płynąca przez Golub Dobrzyń-Drwęca oddziela dwie historyczne krainy, ziemię chełmińską od ziemi dobrzyńskiej. Po stronie Golubia na wzgórzu stoi zamek wzniesiony przez krzyżaków. Wędrując po Polsce, spotkasz na swojej drodze wiele zamczysk i pałaców. Zaręczam ci, że nie są to tylko stare mury. Jeśli trafisz do odpowiednich drzwi, otworzy się przed tobą historia. Pozwólcie, że wam przewodników przedstawię, którzy na zamku służbę dziś pełnią. Oni pomogą przenieść się wam w odległe czasy średniowiecza. Oto kat mroczny Tomasz, królewna Delicja, która z królewską perfekcją po zamku oprowadza, i nawrócony krzyżak Michał. Kiedy rycerze zakonni rozprawili się z pogańskimi Prusami, zwrócili miecz przeciwko ochrzczonej Polsce, żeby po części na ich ziemi budować swoje państwo. Ośrodkami krzyżackiej władzy były zamki komturskie, budowane na wzór domów zakonnych. W jednym powinno przebywać 12 braci rycerzy, ale chełmińskie konwenty nie były liczne. W Golubiu osiadło tylko 4 rycerzy. Piec średniowiecznego centralnego ogrzewania, tak zwane hipokaustum. Tutaj było palenisko. Ruszty na wysokości głowy. Na nich leżały sterty kamieni ogrzewanych do czerwoności przez żar. Kamienie, oddając ciepło, ogrzewały komnatę, a w niej... krzyżackie grzbiety. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że zimą chłód w tych murach panował cały czas. Kaplica zamkowa nie była ogrzewana w ogóle, ale przesiadywali w niej zwykle duchowni. Bracia rycerze zajęci byli umacnianiem państwa. Obowiązki wojskowe przedkładano ponad zapisane w regule codzienne modlitwy i nabożeństwa. Poziom życia duchowego i morale kandydatów nigdy nie było przedmiotem specjalnej troski zakonu. Ważniejsze było bezwzględne posłuszeństwo rozkazom przełożonych. Z początkiem XVII wieku panią Golubskiego Zamku została księżniczka Anna Wazówna. Ale co ja tu robię? To już nie jest moja epoka. Jaśnie pani, goście przyszli. Panienka dziś nie przyjdzie. Bólem głowy biedaczka złożona. No co się dziwicie, duchy też chorują. Przyjdźcie kiedy indziej. Najlepiej o północy. Może się wam ukaże. Duch Anny Wazówny pojawia się zawsze podczas uroczystych balów i turniejów rycerskich. Pamięć należy się temu, który owe średniowieczne tradycje wskrzesił. Był nim długoletni kasztelan Golubia Zygmunt Kwiatkowski. Organizowano takie turnieje 300-500 lat temu, kiedy nie stało rycerzy, kiedy rycerzy zabrakło. Po prostu zapomniano również o turniejach. Dopiero tutaj, w tym miejscu, w Golubiu Dobrzyniu w 1977 roku zrobiliśmy pierwszy turniej. Za naszym przykładem 5 lat później zrobili Niemcy, potem Anglicy, 10 lat później Francuzi i Szwedzi, i w tej chwili turnieje rycerskie robi cała Europa. Dzięki turniejom rycerze stawali się sławni, wypełniając tym jedno z podstawowych przykazań rycerskich – nieustanną walkę o prestiż. Ci najznamienitsi, jak nasz Zawisza Czarny, podczas jednego sezonu potrafili pokonać 100 przeciwników. Taki wyczyn przynosił spory majątek, bowiem zwycięzcom przypadały konie i zbroje pokonanych. W Golubiu wielokrotnie zwyciężała drużyna Italii pod wodzą Maria Capaccio. Sławnych rycerzy podejmowano na zamku ucztą. Wrogów wtrącano do lochów, gdzie czekali na wpłacenie okupu albo na zmiłowanie boskie. Oho, to znowu ta średniowieczna łazęga. Za moją wolność też okup wyznaczyli. Trochę talarów już jest. I tu, więcej tam na dole. O, nawet dolar się trafił. Ale, mili państwo,
rzucajcie jak najwięcej, bo inaczej po wsze czasy uwięziony tu będę. Zamek wygląda dziś inaczej niż za Krzyżaków. Gotyckim murom nadała renesansową formę Anna Wazówna i w takim stylu odbudowano zabytek po II wojnie, który od tamtej pory pozostaje w pieczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Golub wyrósł przy szlaku handlowym obok Drwęcy. Wąskie ulice, rynek, wypełniał on dziś gwar kupców i rzemieślników zachwalających swoje wyroby. Teraz cicho tu i spokojnie, choć do Golubia wróciło dawne przedmieście Dobrzyń, oddzielone przez rozbiory. W domu pod Kapturem ulokowano punkt informacji turystycznej. Ważne miejsce, bo szansą dla miasta jest właśnie turystyka, a największym atutem słynny zamek ze starą i nową historią. Żeby tylko władzom i mieszkańcom chciało się chcieć, no i żeby człowiek nie był człowiekowi wilkiem, psia jego mać.